Z tej strony Agnieszka Pasieka-Adamek z Przedsiębiorczego Architekta. Zapraszam Was na podcast, w którym dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania wnętrz i prowadzenia studia projektowego. Dzisiaj bardzo fajny temat. Myślę, że dla każdej osoby, która chce wystartować i zacząć działać w branży projektowania wnętrz, czyli strach przed startem. Strach przed startem, jak go pokonać, jak zacząć projektować wnętrza na własny rachunek. Zanim zacznę, dam dwie ważne informacje dla Was wszystkich. Słuchajcie, pierwsza informacja to jest taka, że cały czas trwa przedsprzedaż workbooka. Ja oczywiście go piszę intensywnie, czyli jak wystartować w branży projektowej. Do piątku macie zniżkę, czyli możecie kupić workbooka o wiele, wiele taniej, także zajrzyjcie sobie do bio, bo po co płacić więcej, jak można zapłacić mniej, więc przedsprzedaż trwa. I uwaga, 5 kwietnia startuje bezpłatne wyzwanie dla projektantów wnętrz, tak żeby Was rozgrzać przed nadchodzącą Akademią Przedsiębiorczego Architekta, która rusza już chyba 17 nie pamiętam teraz, chyba kwietnia, w poniedziałek. I żeby Was rozgrzać, mamy dla Was, słuchajcie, taką niespodziankę. To będzie takie wyzwanie, gdzie będziemy przesyłali Wam, dla osób, które się zapiszą, to będzie chyba 2 razy w tygodniu, przez 4 tygodnie jakoś tak to wychodzi, informacje i dokładnie merytorykę, jak sobie poradzić z różnymi głównymi tematami. Tych tematów będzie 8, między innymi jak wystartować, jak pozyskiwać klienta, tworzyć oferty, promocja w social mediach i tak dalej, i tak dalej. I uwaga, do każdego maila będziecie mieli jedno krótkie zadanie, które zajmie Wam, zrobienie tego zadania zajmie Wam około 15 minut, więc bardzo mało. Więc jeżeli chcecie mieć efekty, jeżeli chcecie się rozwijać w branży projektowania wnętrz, warto się zapisać na to darmowe wyzwanie. Zachęcam Was gorąco do tego. I uwaga, osoba, która najbardziej będzie aktywna, będzie robiła zadania i tak dalej, będzie dla niej niespodzianka, ale niespodzianki nie mogę zdradzić. A dzisiaj strach przed startem, jak go pokonać i zacząć projektować wnętrze na własny rachunek. Słuchajcie, jakiś czas temu robiliśmy ankietę, w tej ankiecie zadawaliśmy Wam pytania i Wy też zadawaliście różne pytania. No i tutaj się pojawiły takie pytania, jak się nie bać porażki i tego, że się wszystkiego nie wie, czy w ogóle bez praktyki mogę zacząć projektować, od czego mam zacząć, czy warto się pchać na głęboką wodę od razu po studiach, czy lepiej zaczekać, czy lepiej iść do kogoś do pracy, czy zakładać swoją firmę, jak przełamać się i pokazać się na rynku, jak przełamać ten strach, żeby się pokazywać, jak określić, czy to jest idealny moment, żeby zacząć projektować zawodowo. Boję się, że na przykład ktoś napisał, boję się, że zostanę oceniona jako osoba niekompetentna, jeśli nie będę znała odpowiedzi na pytania klienta. Boję się też, że nie uda mi się uniknąć błędów projektowych i nie będę umiała poradzić sobie z ich naprawą, co z tym zrobić. Słuchajcie, tych pytań, jak widzicie, jest dużo. Ja dzisiaj postaram się chociaż na część z nich odpowiedzieć. Jeżeli będziecie chętni, to mogę też zrobić osobny live i odpowiadać dalej. Ale słuchajcie, tak naprawdę idealny moment, żeby zacząć, on nigdy nie nastąpi, bo zawsze mamy coś ważniejszego do zrobienia. Niektórzy czekają, aż będą mieli bardzo dużo czasu wolnego, czekają właśnie na ten idealny moment i on po prostu najczęściej nie nadchodzi nigdy, bo my musimy podjąć po prostu decyzję, że działamy, tak? Że działamy, że zaczynamy projektować. Na początku można nawet zacząć projektować bez firmy projektowej, bo jak wiecie, te przepisy w Polsce się pozmieniały, więc do progu jakiegoś tam finansowego można zacząć działać bez rejestracji. Więc na pewno tutaj, odpowiadając na Wasze pytania, możecie zacząć działać bez rejestracji tej firmy i zacząć po prostu projektować. Czyli jeżeli nawet nie macie potencjalnych klientów, możecie ustalić sobie personę klienta idealnego, dla kogo byście chcieli projektować, jakie rodzaje projektów, czy to są domy, czy to są hotele, co byście chcieli zrobić i zacząć się edukować w tym zakresie. Ja więcej oczywiście na ten temat i całą ścieżkę, jak się uczyć, będę pokazywała i opisywała w workbooku, więc tam to też będzie, dlatego że workbook jest w ogóle stworzony pod te wszystkie pytania i pod te wszystkie rzeczy, które mieliśmy z ankiet. Ale tutaj i teraz muszę Wam powiedzieć, że no bez pracy nie ma kołaczy, więc musicie po prostu zabrać się za naukę i w danej dziedzinie się rozwijać. I możecie stworzyć swój pierwszy projekt dla takiego zwanego klienta idealnego, czyli określić sobie, że na przykład chcielibyście projektować duże domy,
powiedzmy na przedmieściach w stylu Hampton, bo bardzo ten styl lubicie, no to zacznijcie po prostu pracować nad tym i robić takie projekty. Jeżeli nie znacie dobrze programów 3D, jeżeli wasze wizualizacje są na przykład za słabe jakościowo, to zacznijcie rozwijać się w tym zakresie, czyli zróbcie kurs z modelowania 3D, zróbcie kurs zrobienia super fotorealistycznych wizualizacji, bo każdy z was będzie na innym etapie rozwoju, czyli zupełnie od czegoś innego będzie zaczynała osoba tutaj po studiach. Ktoś tutaj wpisał właśnie, że jestem po studiach i tak dalej, co mam robić, a zupełnie ktoś, kto na przykład skończył prawo i się teraz chce przebranżowić, więc to jest zupełnie inna ścieżka rozwoju, tak? Więc tutaj dla każdego będzie coś innego. Ja tutaj idealnej, takiej uniwersalnej recepty wam nie dam. I tak samo w workbooku ja opisuję trochę różne ścieżki dla różnych osób. Podzieliliśmy to na ścieżki i dla każdego ta ścieżka jest troszeczkę inaczej rozpisana w workbooku, tak żeby było łatwiej było wam to wdrażać. I teraz jeżeli zaczynacie, to przecież możecie iść już na studiach i zachęcam was do tego, żebyście już na studiach zaczęli praktyki, tak, zaczęli pracować, żeby znaleźć studio, gdzie chcecie się rozwijać, uczyć, zobaczyć na jakich programach oni projektują. Jeżeli projektują na przykład na SketchUpie i V-Rayu, no to może warto się nauczyć tych programów. Jeżeli rysują rysunki w AutoCadzie, to może warto się nauczyć tego programu i zapytać się w ogóle, co muszę zrobić, żeby móc na przykład w przyszłości u państwa pracować. Jakie umiejętności muszę nabyć, czego muszę się nauczyć. I wydaje mi się, że każda firma, która potrzebuje osób do współpracy, bardzo chętnie wam pomoże i opisze, co jest wymagane w firmie, jak wygląda u nich proces i możecie się nauczyć tego procesu pod konkretną firmę. Już na studiach, nie czekać aż studia przeminą, 5 lat przeminie czy tam 6 i po prostu zacząć działać już na studiach, bo na studiach to, co dostaniecie, to będzie zdecydowanie za mało, żeby zacząć projektować. Tak, to jest naprawdę za mało, dlatego że będzie brakowało wam wiedzy związanej z materiałoznawstwem, z rysunkiem technicznym. Bardzo dużo osób na przykład programy zna na średnim poziomie albo bardzo podstawowym. Dużo osób ma problem z robieniem wizualizacji fotorealistycznych. Tak? A oprócz tego są jeszcze rzeczy związane z szybkim procesem projektowym, czyli żeby szybko projektować, to trzeba pracować na narzędziu, które powoduje, że na przykład bardzo szybko będziecie robili dokumentację techniczną. Bo jeżeli osoba na przykład pracuje na programie, w którym ma od razu może przenieść to wszystko z modelu 3D na kłady, no to kilkoma kliknięciami to przekłada, robi linie wymiarowe i jest gotowe. Jeżeli będziecie kreska po kresce rysowali od nowa, zajmie wam to zdecydowanie dużo więcej czasu, tak? Teraz tak, jak określić ten dobry moment zawodowo, kiedy wystartować? Zawsze będą rzeczy, których nie będziecie wiedzieli. Tutaj ktoś się napisał, że boi się być ocenionym, boi się, że popełni błąd. Pierwsze szkolenie, które robiłam w ramach przedsiębiorczego architekta, chyba 4 lata to było temu, to było szkolenie związane z błędami projektowymi. I tam na żywo pokazywałam 150 błędów projektowych. To było szkolenie stacjonarne. I dlaczego taki temat? Dlatego, że okazało się, że większość osób się tego boi. Większość osób ma ten strach. I to są osoby, i które zaczynają, i które są na studiach, i które są po studiach, i które zrobiły studia podyplomowe i tak dalej. Jak tego uniknąć? Trzeba się zabezpieczać, trzeba tworzyć checklisty, trzeba pracować na checklistach. I w ten sposób właśnie po tym szkoleniu stacjonarnym zobaczyliśmy, jak wielki jest problem ze strachem właśnie i z tymi błędami. I krótko chyba po tym, nie pamiętam ile miesięcy po tym, zrobiłam szkolenie online. Na tym szkoleniu online to też było szkolenie 150 błędów projektowych, dlatego że większość osób nie miało czasu, możliwości, żeby przyjechać na takie szkolenie stacjonarne. I wtedy przez 3 dni pokazywałam te błędy i dużo osób skorzystało z tego, niektórzy sobie zapisywali i tak dalej. Ale nawet pracując z osobami, które były na tym szkoleniu, zobaczyłam, że błędy, o których ja mówiłam, one są cały czas popełniane i zastanawiałam się, no dlaczego? No przecież byli na szkoleniu, 150 błędów, robili notatki, wszyscy naprawdę skrupulatnie pisali, co jest nie tak, o co tutaj chodzi. I okazało się, co było oczywiście do przewidzenia, że notatki to jest za mało. Trzeba po prostu utrwalić tą wiedzę. Jeden raz nie wystarczy posłuchać. I dlatego kilka miesięcy później powstało szkolenie online, gdzie kursanci mogli co semestr, czyli na przykład co kwartał sobie powtarzać to, tak? Czyli przez cały rok mogli to utrwalać.
ale nadal popełniali błędy. I my się zastanawialiśmy, jak to zminimalizować. I okazało się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, i to sami kursanci napisali, Agnieszko, a może byś zrobiła workbooka, gdzie opiszesz 150 błędów, tak żeby było zdjęcie i o krótki opis, taka coś wizualnego, żeby było łatwiej nam zapamiętać. No i słuchajcie, i w ten sposób właśnie powstał e-book. Ale okazało się, że to jest jeszcze za mało, bo ludzie chcieli móc sprawdzić sami siebie, bo nie mieli na przykład szefa nad sobą, nie mieli kogoś, kto będzie ich sprawdzał. No i stwierdzili, że przydałoby się jakieś narzędzie, że my sobie bierzemy i sprawdzamy. No i takim narzędziem najprostszym oczywiście jest lista, tak? Lista 150 błędów, czyli checklista. No i okazało się, że jak jest checklista, no to każdy może sobie na tablecie odpalić, albo w komputerze, albo może wydrukować i po prostu sobie odhacza, odhacza, odhacza. Ja mam na przykład w tablecie takiego pena i nawet nie trzeba drukować i do każdego projektu można sobie to, słuchajcie, zrobić, odhaczać. Co to pokazuje? Pokazuje, że ten strach, który jest, można zminimalizować, jeżeli pracujemy na systemie, jeżeli pracujemy na narzędziach, jeżeli cały czas uczymy się i zwiększamy nasze umiejętności i kompetencje. I do tego bym Was chciała tutaj gorąco zachęcić, żebyście się cały czas uczyli i rozwijali i żebyście z takich narzędzi korzystali. W naszym zawodzie jest to normą, że cały czas trzeba się uczyć i rozwijać i tutaj nie ma takiej opcji, że nauczycie się programu jakiegoś 3D na studiach i to Wam wystarczy do pracy, bo tak nie jest. I teraz ten lęk i strach, mi się wydaje, że on będzie się zmniejszał pod wpływem właśnie pracy, działania i zwiększenia tych umiejętności, ale ktoś tu się zapytał, czy jeżeli nic, nie mam w ogóle żadnej praktyki, to czy mogę projektować? No i tak i nie, no możesz projektować, tylko jeżeli będziesz to robić wszystko samodzielnie i nie będziesz mieć żadnych narzędzi do sprawdzania swojej pracy, to na pewno będzie Cię to kosztowało dużo stresu i dużo błędów. Więc musisz tutaj zacząć od tego swojego procesu projektowego, jak Ty będziesz sprawdzać te rzeczy, jak będzie wyglądał ten system u Ciebie sprawdzania. Jeżeli na przykład zabierasz się za temat rekuperacji, nigdy w życiu tego nie dotknąłeś, no to najpierw musisz się dowiedzieć, jak ten system działa, jak jest motywowany, jak to wpływa na wnętrze, jak ten system będzie rozprowadzony w Twoim konkretnym projekcie, tak? Czy klient ma już projekt rekuperacji od osoby, która jest do tego, że tak powiem, uprawniona i ma wiedzę. Ty nie możesz zrobić tego projektu rekuperacji, bo Ty po prostu nie masz takiej wiedzy i takich uprawnień, więc a to wpłynie na przykład na to, czy będą jakieś sufity podwieszane gdzieś, te rury będą musiały być ukryte. Więc to są elementy, które trzeba na początku się dowiedzieć i dzwonimy do ludzi, którzy są doświadczeni, dzwonimy do ekspertów i tak dalej. Więc ten poziom jak gdyby nasycenia będzie się zwiększał. Ja to wszystko oczywiście rozpracuję na Waszą prośbę w workbooku, większość rzeczy już jest wpisana i tam będę właśnie mówiła o tym, jak ważne, jak zdobywać wiedzę, jaki duży jest zakres tej wiedzy. Przygotowaliśmy cały spis materiałów, jakie musicie opanować. I to obojętnie, czy byliście na studiach, czy nie, w większości przypadków tego na studiach nie ma, więc po prostu cały zakres działania i jak się po prostu uczyć, tak, w jakim systemie się tego uczyć, bo no tej wiedzy jest bardzo dużo do zrobienia. I teraz jeżeli zaczynacie od, nie wiem, projektu łazienek, no to nie musicie od razu zdobywać całej wiedzy na temat tego, jak będzie wyglądał montaż jacuzzi, czyli jak będzie wyglądał montaż sauny i jakie są rodzaje sauny, jeżeli robicie zwykłą łazienkę, tak? Możecie zacząć od wiedzy podstawowej, od robienia jakichś podstawowych rzeczy i potem rozszerzać to na coraz więcej i więcej, bo to nie jest tak, że usiądziecie w tydzień czy tam w weekend i nauczycie się projektowania wnętrz, bo to tak nie działa, nie da się tego zrobić. Słuchajcie, żeby poziom eksperta mieć, to kiedyś Gladwell w swojej książce napisał, to chyba było poza schematem tytułu, że jest potrzebne około 10 tysięcy godzin, 10 tysięcy godzin ekspertyza, czyli to jest ponad 3,5 chyba roku, około 4 lat intensywnego praktykowania po minimum te 8 godzin dziennie, tak? Czyli no naprawdę jest to intensywny proces nauki i jeżeli chcecie działać w tej branży, to musicie tą wiedzę zgromadzić, bo jeżeli tej wiedzy nie zdobędziecie, to potem będzie to konsekwencją tego będą stres, problemy, błędy,
No i bardzo szybkie takie wypalenie zawodowe i ucieczka po prostu z tego kierunku. I samo projektowanie wnętrz, to uwaga, to też nie jest tylko i wyłącznie modelowanie 3D, robienie wizualizacji czy rysunków technicznych i materiałoznawstwo, ale to są umiejętności związane z pracą z klientem, umiejętnością słuchania, umiejętnością poprawną zapisywania, co wcale nie jest oczywistością. Ja to też przetestowałam, bardzo dużo osób ma problem, żeby dobrze spisać brief, wytyczne projektowe. Czyli klient mówi jedno, a projektant zapisuje zupełnie coś innego. Czyli zdania nie są kompletne, zdania nie są pełne, nie do końca wynika ze zdań, co ten projektant ma zrobić. I teraz w momencie, kiedy spotkanie się takie z klientem kończy i my od razu zasiadamy do pracy, to może jeszcze coś będziemy pamiętać, ale jeżeli my mamy brief zrobiony niewłaściwie, a do pracy usiądziemy za 2 tygodnie, bo teraz kończymy inny projekt, to automatycznie większość rzeczy, tego, co powiedział nam klient, nam ucieka. Przy większej ilości projektów zaczynają nam się mieszać, co kto chciał, więc jeżeli nie ma dobrze zrobionego briefu, no to robi się problem, a to jest też umiejętność, którą trzeba się nauczyć i wyszkolić. Trzeba się nauczyć wyznaczania granic, kiedy odbieramy telefony, co robimy, czego nie robimy, jakie są rzeczy dodatkowe, prace dodatkowe. To też jest coś, czego musimy się nauczyć. I przede wszystkim nauczyć się planowania swoich projektów, poszczególnych etapów. Tych etapów mamy też najczęściej ponad 30, więc tego jest bardzo, bardzo dużo. I tutaj, słuchajcie, nie ma drogi na skróty. Ktoś tu się pyta, jak się przełamać i pokazywać się na rynku. Zawsze zdarzy się ktoś, kto będzie Was krytykował i tak dalej. Bardzo dużo zauważycie takich wpisów, na przykład na grupach facebookowych, gdzie jakiś projektant coś tam wkłada, a inni tam mu cisną, że to jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest źle. Tak naprawdę osoba na poziomie, która się rozwija dobrze i tak dalej, nie będzie poświęcała czasu, pamiętajcie, na to, żeby kogoś zniszczyć i tam opisać mu jakieś rzeczy. Jeżeli ktoś podchodzi do Was z empatią i naprawdę chce Wam pomóc, to raczej napisze do Was na brief, jakie macie błędy w projekcie, co tam jest do poprawy, jeżeli Was na przykład zna albo naprawdę Wam dobrze życzy, a nie chcę Was zniszczyć jako konkurencję, więc no, takie rzeczy mogą się zdarzać, ale ja bym się tutaj w ogóle nie obawiała. Pamiętajcie też, jeżeli na przykład macie sytuację taką, że na swoim wallu głównym na Facebooku zaczynają Was krytykować Wasi znajomi, to też trzeba się zastanowić, co to za rodzaj jest wsparcia, tak? Czy przyjaciele Wasi to są osoby, które Was wspierają, podnoszą, czy kładą Wam kłody pod nogi? Często może być to też niestety rodzina, co nie oznacza, że z rodziny się wymiksujecie, bo to tak nie jest, ale znajomych można zmienić, ale musicie też uświadomić pewne rzeczy, musicie szukać sprzymierzeńców i ludzi, którzy będą Was wspierać, a to, że ktoś Was zacznie tam krytykować i tak dalej, to i Wy dzięki temu nie będziecie wzrastać, to po prostu zablokujcie i jedźcie dalej, bo ta osoba nie zapłaci za Was rachunków. Jeżeli ta osoba tak wszystko wie super, to niech przyjdzie Wam, pomoże, niech poświęci czas. Mogę się założyć, że tego nie zrobią, tak? Że nie poświęcą. A ci, którzy poświęcą, no to są wartościowi, to oni będą Was wspierać i trzeba iść z nimi do przodu, tak? Więc tutaj nie bójcie się, pokazujcie to, co robicie. Badania pokazują, że bardzo dużo osób ze znajomych, a jednak na tym Facebooku trochę tych znajomych pewnie macie, czy na innych kanałach, w ogóle nie wie, czym się zajmujecie zawodowo. Mówię o tych dalszych znajomych. Bardzo ważne jest, żeby pokazywać, że na przykład projektujecie te wnętrza i żeby ludzie wiedzieli, że Wy projektujecie wnętrza, bo jak będą mieli jakąś potrzebę, a Was znają, to najprawdopodobniej będą mogli przyjść do Was. Więc tutaj się naprawdę tym nie przejmujcie i tak jak powiedziałam, osoby, które będą Was krytykowały i pisały, że mówicie niewyraźnie, niedokładnie, nie te światło i tak dalej, no one, jeżeli Wy przez to przestaniecie tworzyć i przestaniecie pokazywać te rzeczy, no to nie spełnicie swoich marzeń i nie będziecie na tym zarabiać. Te osoby nie przyjdą i nie zapłacą za Was rachunku, więc naprawdę się tym nie przejmujcie. Wynika to pewnie z ich strachów, ich lęków, ich jakichś frustracji i to jest historia o nich, a nie o Was, tak? Czyli jeżeli ktoś Was atakuje, oskarża jakieś rzeczy, to jest historia o nich, a nie o Was, wyróbcie po prostu swoje. Można też, słuchajcie, popracować troszeczkę nad swoją własną oceną i nad poczuciem własnej wartości, bo jeżeli to poczucie jest wysokie,
to ta krytyka nie powinna na Was wpływać, bo ta krytyka to są opinie, tak jak mówię, to są jakieś problemy wewnętrzne tych ludzi, którzy tam piszą różne rzeczy, że tutaj macie jakiś błąd, tutaj niewyraźnie, tutaj gdzieś powiedzieliście coś nie w języku poprawnie, nie w języku polskim poprawnie, no ale czy ma to Was hamować? My jesteśmy ludźmi, no nikt nie jest idealny, zawsze możecie coś zrobić następnym razem lepiej. Ale nie zatrzymujcie się po prostu, nie zatrzymujcie się i działajcie z tym, co macie tu i teraz. Zobaczcie, dużo osób zajmuje się na przykład homestagingiem i oni się tak jakoś za bardzo nie przejmują różnymi rzeczami, że nie mają wykształcenia i nabywają coraz więcej kompetencji. Niektórzy naprawdę mają olbrzymią wiedzę, jeśli chodzi o wykonawstwo i mebli, i elektrykę i tak dalej, bo pracują cały czas na budowach, dużo rzeczy zrobili sami, się po prostu wielu rzeczy też nauczyli, więc tutaj nie dajcie sobie wmówić, że coś nie jest dla Was i nie możecie tego zrobić i starajcie się pokazywać. Jeszcze jedna rzecz, nawet jeżeli będzie ktoś Was krytykował i oceniał, to w jakimś czasie też się będziecie mogli na to uodpornić, będzie Wam łatwiej tworzyć dalej, tak? Tylko chodzi, że na tym samym początku, żeby się nie poddawać. Słuchajcie, możecie dołączyć przecież do grupy przedsiębiorczyarchitekt.pl. Tam staramy się dbać o to, żeby nikt nikogo nie obsmarowywał, nie dusił i nie miażdżył tych zapałów. Jak się jakaś taka osoba pojawi, no to ona po prostu znika z naszej grupy. I jeżeli chcecie komuś pomóc, to po prostu pomagajcie. Czyli jeżeli ktoś na przykład pisze, słuchajcie, nie wiem, czy to zrobiłem dobrze i tak dalej, i wiecie, że ktoś zrobił źle i macie czas, to po prostu mu tu napiszcie, tak? Słuchaj, powinieneś to zrobić tak i tak, lepiej żebyś to zrobił tak i tak, a nie na zasadzie, że wszystko jest do bani, co ty tutaj szukasz i w ogóle odejdź z zawodu, nie rób tego, tylko po prostu są osoby, które wspierają. Zawsze wspieranie będzie powodowało, że ta energia dobra będzie do Was wracać, a zawsze po prostu krytyka będzie niszczyć tych ludzi po drugiej stronie i to Was dotknie, bo to wszystko działa też w drugą stronę, odbija się i wraca do nas jak bumerang. Więc jeżeli naprawdę Wasze intencje są szczere, to nie będziecie kogoś po prostu obsmarowywać, tylko będziecie wspierać, a jeżeli nawet coś jest nie tak, to po prostu zawsze się można ugryźć w język, czyli zablokować klawiaturę i nie pisać, tak? Jeżeli naprawdę chcecie komuś pomóc, być może lepiej będzie do tej osoby napisać na priv i napisać, że tutaj jest coś strasznie źle, złego i w ogóle uważaj, bo będziesz mieć problemy i być może ta osoba, ja myślę, że ta osoba to doceni po prostu niż takie pisanie gdzieś na forach. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Powiem Wam teraz jeszcze na krótko, co się znajdzie w workbooku. Tak jak już mówiłam wcześniej, postaram się Was przeprowadzić od A do Z, o taką drogę całą, żebyście przeszli w zależności od tego, na jakiej ścieżce jesteście. I teraz tak, pierwsza rzecz to będzie, czy każdy może zostać projektantem wnętrz. Kiedy projektowanie wnętrz nie jest dla Ciebie? Czy pasja i hobby musi stać się zawodem? I już od razu Wam powiem, że wcale nie. Nie każdy będzie się nadawał na swoją firmę, nie każdy będzie miał zamieniać hobby w zawód, tak? Nie każdy, bo projektowanie wnętrz to są jeszcze różne inne dodatkowe rzeczy, o których piszę w workbooku, które nie są do końca takie przyjemne, a trzeba je wykonywać. Jeżeli nie chcesz tego robić, to być może to nie będzie dla Ciebie. Punkt drugi to jest od czego zacząć, aby profesjonalnie projektować wnętrza. Punkt trzeci to będzie warsztat projektanta. Co musicie wiedzieć, aby projektować wnętrza? Po kolei będę to wszystko omawiać. Punkt czwarty, jak wygląda projektowanie wnętrz w praktyce i cały proces projektowy i pracy z klientem. Punkt piąty to będzie narzędzia na start dla projektanta wnętrz, z czego skorzystać. Punkt szósty to będzie własna firma czy etat, czy tak, kiedy to zrobić, na jakim etapie i czy w ogóle brać się za własną firmę. Punkt siódmy to będzie własne biuro projektowe, co na start, czego potrzebujecie, jeżeli się zdecydujecie na to. Punkt ósmy to będzie portfolio i pozyskiwanie klienta, gdy dopiero zaczynacie. Jak to zrobić, od czego zacząć, jak sobie to wszystko poukładać. Punkt dziewiąty, największe błędy, które utrudniają Ci działanie na własny rachunek, które są notorycznie popełniane i ja bym chciała, żebyście spróbowali ich nie popełnić. To będzie trudne, ale jak będziecie o nich wiedzieć, to jest większa szansa, zwiększamy szansę, że po prostu ich nie będziecie popełniać. I punkt dziesiąty, case study, czego nie zrobiłabym ponownie w swoim biznesie. Tu są uniwersalne lekcje też
dla Was. Będzie mi miło, jak nauczycie się na moich błędach, a nie na swoich. Dzięki temu będziecie mogli też osiągnąć pewne cele swoje, wymarzone, zdecydowanie szybciej i bezboleśnie. Tak? Czyli trochę minimalizujemy poziom strachu. Tak jak wiecie albo nie wiecie, w maju książka będzie dostępna, jak ją skończę pisać, będzie korekta, więc dam Wam znać. No i zachęcam oczywiście wszystkich jeszcze raz gorąco, żebyście się zapisali do wyzwania 5 kwietnia. Startuje bezpłatne wyzwanie, możecie się zapisać, to jest taka rozgrzewka przed akademią. Będziecie dostawali maile i w mailach będzie taka wartościowe treści na temat właśnie rozwoju, poruszę 8 tematów i potem będzie zadanie. I na każde zadanie tak około 15 minut będziecie potrzebowali. No i zobaczymy, jak Wam będzie szło i wybierzemy takiego najbardziej aktywnego uczestnika. Więcej informacji dam Wam troszeczkę później. Na razie się po prostu zapiszcie i będziemy śmigać. 2 lata temu to było i 3 lata temu, albo 2 lata temu i 1,5 lata. Nie wiem, w której edycji, bo teraz edycja Akademii jest już 7, ale w której z 2 edycji mieliśmy takie właśnie wyzwania duże, na które zapisało się chyba 1200 albo 1300 osób i tam po prostu intensywnie działaliśmy i zrobiliśmy przerwę, w zeszłym roku tego nie było i teraz wracamy do tego, żeby zacząć znowu Was przygotowywać, tylko w innej formule, troszeczkę prostszej do wdrożenia, bo tutaj chodzi o to, żebyście te zadania wykonywali. Tam było trochę za dużo, mi się wydaje, tych informacji. Nie każdy był w stanie po prostu ją przyswoić i dosyć długo to trwało, bo robiliśmy to prawie 12 tygodni. A teraz to zrobimy od 5 kwietnia do 30 kwietnia będzie koniec, więc no i jak chcecie dostawać te wszystkie informacje, to musicie się zapisać jak najszybciej przed 5 kwietnia, żeby dostać wszystkie maile. Ja Wam gorąco dziękuję, mam nadzieję, że Wam pomogłam, dajcie znać, czy troszkę Was tutaj zmobilizowałam. Dobrze, to widzimy się w kolejnym ABC Przedsiębiorczego Architekta za tydzień będzie który już? Muszę sprawdzić, czy za tydzień będzie 5, tak, za tydzień będzie 5, czyli za tydzień rusza wyzwanie, więc koniecznie się zapiszcie i działamy, i zaczynamy. Także do zobaczenia. To tyle na dziś. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek, daj znać. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, blog i platformę kursową. Znajdziesz mnie zawsze pod hasłem Przedsiębiorczy Architekt.